Halo, witajcie w nowym filmie na moim kanale, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to cześć, mam na imię Ola, to jest kanał Germanic i w moich filmach opowiadam o mojej dziewiarskiej pasji, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, też podzielacie moją pasję i jesteście ciekawi, co mam Wam do opowiedzenia i pokazania, to zapraszam do oglądania tego filmu. Będę nagrywać popijając kawkę w tym przepięknym wiosennym kubku. Kupiłam go w Homli i piję teraz każdą kawkę tak naprawdę w tym kubku, którą piję oczywiście w domu. Także łyk i przechodzimy do mówienia, do opowiadania o tym, co się ostatnio działo. Tak naprawdę zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać ten film, bo niestety od poprzedniego filmu nie udało mi się dokończyć żadnego projektu. Jeszcze ten Franki sweater jest, że tak powiem, w produkcji. Natomiast troszeczkę się nazbierało takich też informacji, opowiadania, ale też właśnie do pokazania. I mam też jedno pytanie do Was, także zobaczymy, co z tego będzie. I myślę, że zaczniemy sobie od tematu spotkania dziwiarskiego, które miało miejsce tydzień temu u mnie w miejscowości, w której mieszkam, w Kielcach. Zostało ono zorganizowane przez Beatę Dziarmagę, która jest również pod swoim imieniem i nazwiskiem tutaj na YouTubie oraz na Instagramie. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować Beacie za zorganizowanie tego zlotu dziewiarskiego, jak i wszystkim dziewczynom, które wzięły w nim udział, bo było nas 6, z tego co Beatka mówiła, to jeszcze miały ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu kolejne chyba 3 osoby, tylko że akurat w tym terminie nie mogły, ale mamy nadzieję spotkać się też za, nie wiem, 2 miesiące, zobaczymy, na pewno będzie to w miesiącach letnich, także ja się piszę już w tej chwili na to wydarzenie, ponieważ naprawdę było bardzo fajnie spotkać inne dziewiarki, było fajnie zobaczyć, że też tutaj właśnie w miejscowości, w mojej miejscowości, w której mieszkam, są dziewiarki, czy też w tym okręgu, bo powiedzmy to nie było stricte z Kielc jakby dziewczyn spotkanie, tylko ogólnie ze Świętokrzyskiego bądź z okolic Kielc. I naprawdę było ono bardzo fajnie nam się rozmawiało, dziergałyśmy sobie, chociaż dziewczyny mówiły, że za bardzo chyba przy mówieniu i rozmawianiu właśnie tutaj z innymi osobami ciężko mi się będzie skupić na dzierganiu, ale gdzieś tam każda z nas wyciągnęła swoją robótkę i coś tam robiła, także naprawdę było bardzo fajne doświadczenie. Ja jeszcze nigdy nie brałam udziału w takim spotkaniu dziewiarskim. Także było to coś nowego dla mnie i wiem, że na pewno będę chciała jeszcze brać udział w takich wydarzeniach, jak tylko będą się tutaj gdzieś właśnie w moich okolicach działy. To wydarzenie miało miejsce w kawiarni Wesoła Kawka w Kielcach na ulicy, przy ulicy Wesołej. I jest to bardzo klimatyczne miejsce, to nie jest, wiecie, taka nowoczesna kawiarnia, tylko ma taki swój jeszcze taki może nie starodawny, ale ma swój klimat taki i tak jak Beata stwierdziła, jest to, ten klimat bardzo pasuje do tej naszej pasji i tak faktycznie jest. Wypiłyśmy bardzo dobrą kawkę, zjadłyśmy pyszne ciasta, porozmawiałyśmy, było naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, czy następne spotkanie też się tam odbędzie, czy może jednak gdzie indziej, ale jest tam naprawdę bardzo fajnie i jeżeli tam właśnie będzie miało miejsce nasze kolejne spotkanie, to będę się bardzo cieszyć. Niestety nic nie nagrałam z tego spotkania, tak naprawdę tylko to, jak wchodzę do tej kawiarni, jakby szyld tej kawiarni i myślałam, że tam w środku też coś nagram, ale niestety jakoś tak, nie wiem, nie miałam ochoty w ogóle wyciągać telefonu, tak się zagadałyśmy z dziewczynami, było tak sympatycznie, tak fajnie, że nawet po prostu nie miałam takiej potrzeby, ale Beata na swoim Instagramie ma rolkę z tego spotkania, taką króciutką, także możecie sobie tam do niej zajrzeć. Może na następnym spotkaniu coś nagram, bo miałam w planach nagranie rolki, nagranie tutaj urywków do Was na kanał na YouTube, natomiast no niestety nic nie zrobiłam, ale nie żałuję, bo naprawdę bardzo fajnie spędziłam czas. I o kolejnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce, to myślę, że opowiem później. Teraz przejdziemy sobie do projektów, które mam na drutach. Mam na drutach 3 projekty, z czego jeden totalnie
porzuciłam. Jest to mój szampan kardigan. No, szczerze wam powiem, od ostatniego filmu nie zrobiłam nic. Do ostatniego vloga przerzuciłam ten sweter na żyłkę pomocniczą i totalnie nic z nim nie zrobiłam. Znowu nie nawinęłam, że tak powiem, nie dodałam tych drutów, tylko jest sobie ten projekt na żyłce pomocniczej, także nawet nie będę wam pokazywać, bo po prostu nie mam co. Natomiast mój Frankie sweater poszedł sobie do przodu i wygląda w tej chwili tak, czyli mam skończone body, mam rękaw, mam nadzieję, że to widzicie, nie mam w tej chwili podglądu i robię właśnie drugi rękaw z tym, że właśnie niby mam zrobiony rękaw, niby wydawałoby się, że tu już mi końcóweczka została, ale jednak założyłam sobie po zrobieniu tego rękawka i po zrobieniu body, założyłam sobie ten sweter, żeby go sobie przymierzyć i teraz wam wstawię urywki. No niestety ten rękaw jest za krótki. I chociażbym nie wiem jak chciała, żeby mi się to rozciągnęło, to aż tak mi się po prostu nie rozciągnie. A jeżeli chodzi o długość rękawka, to zrobiłam dokładnie tak, jak jest w gazetce od Sandnes Garn. Także nawet właśnie na Instagramie napisałam w poście, że właśnie muszę tak robić i zapytałam was, moich obserwatorów, czy też tak macie, że musicie modyfikować dane wzory, bo po prostu coś jest dla was za długie bądź za krótkie. I też tam kilka osób właśnie mi napisało, że zawsze jest na niego za długie albo zawsze jest na nią, przepraszam, bo to dziewczyny pisały, na nią za krótkie. Także no cóż, trzeba tutaj dopasowywać, dlatego też warto mierzyć. Ja zmierzyłam dopiero jak skończyłam body, bo ten rękaw robiłam jak jeszcze body nie miałam skończone, bo już po prostu musiałam się oderwać od robienia tego body, bo już po prostu byłam taka tym troszeczkę znużona. Bo ten sweter nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jak jakichś trudnych zmian, być jakichś warkoczy, jakiejś struktury, ażuru czy czegoś. On jest po prostu robiony oczkami prawymi, później jest ściągacz robiony przekręconymi prawymi i lewymi i ściągaczem i jedziecie, nie? I po prostu w pewnym momencie naprawdę ten projekt może troszeczkę zmęczyć. Natomiast oczywiście nie mam tutaj nic takiego negatywnego na myśli, bo nadal lubię dzierganie, bardzo lubię, wręcz uwielbiam. Natomiast po prostu wydaje mi się, że każda rzecz, którą robicie już pod koniec, faktycznie może was nużyć. No i to jest właśnie ten projekt, który już tak robię, już tak patrzę, kiedy mi się to w końcu skończy. Ale ja jestem mega podekscytowana na ten projekt, bo po prostu jak on wygląda, jak sobie go założyłam, bardzo mi się podoba i wiem, że będzie jeszcze o wiele, wiele lepiej wyglądał, jak go zablokuję. Także ja sobie będę kończyć ten drugi rękaw. Muszę sobie ustalić długość tego właśnie rękawka, jaką będzie miał i dopiero wtedy przejdę sobie do modyfikacji tego rękawka, który robiłam jako pierwszy, bo tutaj jeżeli chodzi o oczka prawe, to jakby zostaje ta sama długość, taką samą długość zrobiłam tutaj w przypadku tego rękawka, tylko po prostu będę wydłużać sobie ten ściągacz. Mam nadzieję, że ten ściągacz przez to nie będzie za długi. No, też nie będę nie wiadomo ile rzędów robiła więcej, ale muszę przyznać, że faktycznie mimo tego, że zrobiłam dokładnie taką długość jak jest w gazetce i na tej dziewczynie na przykład ze zdjęcia, to te rękawy są takie naprawdę długie, no to nie wiem, miałam chyba jakieś długie ręce i po prostu no, to jest dla mnie za krótkie. Ja jeszcze dodatkowo lubię długie rękawy, naprawdę, żeby tak nie wiem, do połowy dłoni albo nawet dłużej. Także na pewno będę to modyfikować i mam nadzieję skończyć ten sweter. Chciałabym go skończyć w ten weekend, ale jest teraz sobota. Ja dzisiaj praktycznie na cały dzień wychodzę z domu, więc wrócę dopiero gdzieś pod wieczór i zostanie mi w sumie niedziela. Natomiast chciałabym go do końca przyszłego tygodnia, czyli tego co nadchodzi,
skończyć i zablokować, ponieważ przyszły weekend chciałabym, żeby ten sweter był już gotowy. Więcej o tym swetrze, o włóczce i o wszystkim to opowiem w kolejnym knitcaście, gdzie kiedy po prostu skończę ten sweter, już będę mieć go wtedy na sobie i opowiem Wam, co mi się w tym wzorze podobało, co nie, co mi się w tej włóczce podoba, co nie. I takie jakieś moje po prostu przemyślenia. Na tę chwilę opowiedziałam Wam o tym rękawie i na tym skończę. I ten Frankie sweater robi mi się teraz trochę wolniej, między innymi ze względu też na to, że postanowiłam wziąć udział w kalu organizowanym przez panią Magdalenę z kanału pani Magdalena. I jest to kal Rigmorti. Ja nawet w moich takich planach dziewiarskich na kiedyś opowiadałam Wam, że na pewno będę chciała zrobić tą bluzeczkę, natomiast po prostu kilka osób, które gdzieś tam na YouTubie robiło tą bluzkę i mówiło, że po prostu ta bluzka jest jakąś czarną magią, ogólnie ten schemat, nie schemat, tylko wzór jest czarną magią, no to jakby porzuciłam na tamtą chwilę. No w ogóle tę myśl o zrobieniu tego projektu. I pani Magdalena właśnie powiedziała, że będzie robiła kal, gdzie będzie pomagała w robieniu tej bluzki. No i po prostu stwierdziłam, że jest to idealny moment, żeby zacząć tą bluzkę, żeby ją zrobić, bo po prostu w innym czasie, kiedy nie miałabym żadnej pomocy, nie wiem, czy bym dała radę, chociaż znaczy może i bym dała, ale zawsze będzie mi raźniej, zawsze jak nie będę wiedziała czegoś, mogę się zapytać, czy też jakby skorzystać z rad innych dziewczyn, które biorą udział w tym kalu. Jest to kal organizowany na Instagramie, także jest tam cała konwersacja, Magda też jest bardzo tak, bardzo dobrze prowadzi ten kal. Ja nie mam porównania jakby z innymi kalami, bo nigdy nie brałam udziału w żadnym, natomiast to, jaką robotę robi Magda, to jest naprawdę coś super. I widzę to też po zdaniu innych dziewiarek, które mają doświadczenie z innymi kalami i mówią, że po prostu tamte kale, a ten kal to jest niebo a ziemia. Magda jakby wkłada w ten projekt całe serce. Słuchajcie, ona nam nagrywa instruktaże do robienia tego rigmorti. Dała nam wskazówki, od czego zaczniemy, od czego jest lepiej zacząć. Bardzo dużo się też dowiedzieliśmy odnośnie włóczek bawełnianych, odnośnie w ogóle napięcia nici. Magda też jeden z tych filmików wstawiła na YouTube, jak dbać o naprężenie nici, co odmieniło, ta technika odmieniła jej życie. I powiem Wam szczerze, że tak mi się przypomniało, jak zobaczyłam ten film, że ja ogólnie zastanawiałam się kiedyś, czemu moje oczka wychodzą raz tak, raz tak. Mimo tego, że ja próbuję naprawdę tak dbać o to naprężenie nici, to nie zawsze mi się udaje po prostu ten sam rozmiar oczka, że tak powiem, sobie zapewnić. I kiedyś chyba na jednej rolce od Kropaul, chyba tak, zobaczyłam, tak się przyjrzałam, bo ona tak powolutku pokazywała, jak ona przerabia swój żakard. Ja tak zobaczyłam, jak ona to robi i zauważyłam, że ona, bo ja jak dziergam, to tutaj, jak przekładam sobie, a już Wam pokażę. I tutaj jak sobie, wiadomo, przerabiam oczko, to ja trzymam to oczko, które przechodzi na mój prawy drut. I zauważyłam właśnie, że ona tego nie robi, ale jakoś tak, nie wiem, nie rozwodziłam się nad tym, pomyślałam, że może to ma jakieś znaczenie, ale w ogóle jakby później o tym zapomniałam. I potem, nie wiem, to było po jakichś 2 tygodniach, właśnie Magda wrzuciła nam ten filmik na tą naszą grupę kalową i zobaczyłam, że to faktycznie ma znaczenie i to naprawdę odmienia dzierganie. Co prawda ja w tej chwili przy robieniu tej bluzeczki nie do końca się tego trzymam. Dlaczego? Bo próbka wyszła mi dobrze. I ja w tej próbce jeszcze nie wiedziałam, jakby, żeby nie trzymać tego oczka przerabianego. I po prostu jak nie trzymam tego oczka przerabianego, to ono mi wychodzi, to oczko wychodzi mi ciaśniej. I po prostu wtedy nie będzie mi się zgadzać, będę mieć za dużo oczek w próbce 10 na 10, znaczy 10 cm jakby w poziomie.
Więc tak raz trzymam, raz nie trzymam, ale w miarę mi po prostu ta robótka wychodzi równo, ale na pewno przy kolejnych robótkach będę się do tego stosowała. Wiadomo, wyuczonego jakiegoś zwyczaju, przyzwyczajenia jest trudno się oduczyć, ale wszystkie musimy nad tym pracować, bo naprawdę to zmienia dzierganie. Nawet sobie dziergałam coś inną włóczką i naprawdę te oczka zaczęły wychodzić równo. No i tak jak już tam właśnie w komentarzach nawet Magdzie pisali, że wszystkie teraz będziemy patrzeć na swoją lewą stronę, bo na lewej stronie to widać, jak właśnie jest zmienione naprężenie nici. Także teraz będziemy mieć takie przyzwyczajenie, żeby patrzeć sobie na lewą stronę, czy na pewno nasze naprężenie nici jest dobre. Ale okej, jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, to my teraz robimy body, bo zaczęłyśmy sobie od rękawków, tak żeby sobie potrenować. I teraz przyszłyśmy do body i do końca tego tygodnia miało być skończone body. No ja mam, że tak powiem, dopiero tyle. I na pewno nie skończę, ale to nie są wyścigi, to tam wszystko, jakby te wszystkie wskazówki zostaną na tej grupie, także na pewno nie zostanę z tym sama później. Myślę, że podczas majówki sobie naprawdę nadgonię ten projekt, ponieważ teraz mam w planach robić codziennie po jednym wzorze, czyli po jednej tej koniczynce. Ja Wam jeszcze pokażę może lepiej na rękawach, jak to wygląda. O, mam tu jeden rękawek. Mamy sobie te nasze koniczynki. Naprawdę bardzo fajnie wygląda ten wzór. I on nie jest, ja myślałam, że to jest jakieś mega trudne, a to nie jest trudne ogólnie do przerabiania. Ja przerabiam z włóczki dedykowanej we wzorze włóczka Duo od Sandnes Garn. Dziewczyny, większość dziewczyn przerabia z włóczki Sole od Pasquali. Ja zdecydowałam się na tą włóczkę, ponieważ ten kolor mi się podobał na stronie, a też jeżeli chodzi o włóczkę Sole, to te kolory, które mi się podobały, to trzeba było na nie czekać troszeczkę dłużej, a ja też kupiłam tą włóczkę, w sumie zdecydowałam się, że wezmę udział w tym kalu jakieś kilka dni dosłownie przed rozpoczęciem tego kalu, także po prostu postanowiłam, że kupię sobie tą włóczkę. Włóczka Duo jest to połączenie wełny merino i bawełny, bodajże 55% merino i 45% bawełny. I naprawdę bardzo fajnie mi się przerabia tą włóczką. Naprawdę jestem mega zaskoczona. Zwłaszcza jest to taki komfort dla mnie po przerabianiu tą włóczką kos, ale o tym Wam opowiem w kolejnym filmie. Ale tak, fajnie to wychodzi. Na razie nie ma żadnej takiej bardziej skomplikowanej rzeczy, której nie potrafiłabym ogarnąć. Nabieranie oczek jest ciekawe, bo jest nabieranie oczek metodą włoską, także jest to coś zupełnie innego niż robiłam do tej pory, chociaż kojarzę, że tą metodę włoską już kiedyś ćwiczyłam, jak próbowałam sobie po prostu tam robić czapkę od Weroniki Lindberg. Ona ma taki wzór darmowy, taki jakby film instruktażowy na darmowy wzór, powiedzmy, na czapkę. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale gdzieś tam może Wam podlinkuję. I ona właśnie tam stosuje tą metodę, z tego co pamiętam. A może to jest zupełnie inna metoda? Nie wiem, jak po prostu uczyłam się przerabiania właśnie tą metodą, jakby nabierania oczek, to wydawało mi się, że ja już skąd się znam. Także powoli sobie przerabiam ten projekt. Nie będę się jakoś tak bardzo, bardzo spieszyć. Chociaż powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo dobrze przerabia mi się jak na razie ten projekt. I jak sobie biorę te druty do ręki właśnie z tym projektem, to nie chce mi się kończyć tak naprawdę. Mam takie opory, a jeżeli chodzi o ten Frankie Sweater, no to już troszeczkę jestem znużona, więc tak mniej, wiecie, mniej ochoczo wracam do tego projektu, ale oczywiście też bardzo mi zależy na tym, żeby go skończyć, ponieważ efekt moim zdaniem będzie wspaniały. I zobaczę też, jak ta rigmorti ogólnie się przerabia, jak to wszystko później będzie wyglądało w tym łączeniu rękawków i body, bo tam podobno jest największy problem, a chciałabym też zrobić sobie taką wersję tej bluzki z długim rękawkiem, więc zobaczymy, jak mi się to będzie przerabiać, jak ogarnę
to może kiedyś jeszcze sobie właśnie zrobię tą bluzkę z długim rękawkiem. Także to są te dwa projekty, które w tej chwili przerabiam. Tak jak mówiłam, szampan cardigan na razie poszedł w odstawkę. Nie wiem, czy teraz do niego wrócę, czy na przykład dopiero na jesień, pod koniec lata. Zobaczę, nie mam pojęcia. Natomiast zastanawiam się, bo już no powiedzmy jestem na końcówce tego Frankie Sweater i zastanawiam się, co robić dalej. I chciałam Was poprosić o pomoc. Dajcie mi znać, ponieważ mam trzy projekty, nad którymi się zastanawiam i totalnie nie wiem, który wybrać. Przyniosłam sobie te projekty, o których Wam chcę powiedzieć, bo nie pamiętałam nazw. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy projekt, dobra, to powiem Wam o tym. Jest to Caspar Cardigan od Colibri by Joanna. Też Wam na pewno wstawię zdjęcia, tylko że tak, tutaj na tej stronie tytułowej powiedzmy, jest taka bluzka, jakby to jest w formie bluzki z chyba jakiejś bawełnianej włóczki albo może wełnianej. Nie mam pojęcia, nie chcę się teraz tutaj zaglądać. Natomiast jest też druga wersja tej bluzki i jest ona zrobiona z moheru. Ja mam kit silka mojego, który jeszcze jest niewykorzystany. Taki ten błękitny, z którego między innymi robiłam właśnie Salt Day Sweater i pomyślałam, że w tym kolorze naprawdę ta bluzka by fajnie wyglądała. Także zastanawiam się nad tym projektem. Zastanawiam się również nad, już Wam pokażę. Zastanawiam się też nad Gorgeous Sweater. Ten sweter jest tak piękny, to jest ten sweter z tą kokardką z tyłu, on jest przepiękny, na pewno chcę go zrobić. Mam na niego włóczkę, tylko właśnie się zastanawiam, czy teraz go zacząć robić, czy może później. Także to jest mój drugi typ. A trzecim typem, nie mam jeszcze tego wzoru, ale go kupię, jest to Ankerty chyba. Od Petite Knit i jest to bluzeczka, w ogóle nie myślałam, że tą bluzkę będę chciała zrobić, ale mam włóczkę safran jeszcze z zeszłego roku, ponieważ robiłam sobie taki top na szydełku i zostało mi trochę tej włóczki i nie wiedziałam, co z nią zrobić i zaczęłam sobie robić próbkę i wychodziłoby, że właśnie z tego safranu ten Anker Tee by wyszedł. Także zastanawiam się, czy robić ten Anker Tee, czy robić ten Gorgeous Sweater, czy ten pierwszy Caspar Cardigan. Możecie dać mi znać, co powinnam robić jako kolejne. Także to są te trzy projekty, nad którymi teraz myślę. Nie mam pojęcia, które zacząć, dlatego proszę Was o pomoc. Dajcie mi znać, co Wy na moim miejscu teraz zaczęlibyście robić. Właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, ale mam mikrofon, bo dostałam ostatnio pod ostatnim vlogiem taki komentarz, że ciężko się ogląda, bo moje wypowiedzi są ciszej, muzyka jest głośniej i pomimo tego, że w montażu myślałam, że to ogarnęłam, widocznie tego nie ogarnęłam i postanowiłam kupić mikrofon, także mam nadzieję, że teraz jakość dźwięku w filmie będzie lepsza, pomimo tego, że czasami niestety właśnie przez to, że ten golfik jest tak wysoko, to dotykam się brodą. Mam nadzieję, że tego jakoś mega nie będzie słychać. I mam nadzieję, że też jakość tych filmów przez to właśnie się polepszy. I ostatnią rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to, że za tydzień dokładnie odbywają się targi włóczki w Krakowie, dokładnie krakowski Yarnmark. Chyba tak. Organizowany tam przez dziewczyny, dziewiarki z Krakowa i chyba Buczykiki, ten sklep internetowy, tak mi się przynajmniej wydaje. I jest to pierwszy jarmark, tak, czyli jarmark włóczki w Krakowie. I przez to, że ja do Krakowa mam stosunkowo niedaleko, bo w sumie takie 120 km, to zdecydowałam się właśnie wziąć udział w tym jarmarku, bo zastanawiałam się też nad Warszawą, która była na początku marca, czyli Wool Fashion, ale stwierdziłam, że lepiej mi będzie pojechać do Krakowa. Pojadę sobie dzień wcześniej po pracy, ja też mam rodzinę w Krakowie, więc może się akurat przy okazji spotkamy i później na następny dzień pójdę właśnie na ten jarmark. Jestem mega ciekawa, bo nigdy nie byłam na jarmarku włóczki, nigdzie, także jestem ciekawa tego wydarzenia. Z tego co wiem, ma być sporo osób, już sporo osób się zadeklarowało z tego dziewiarskiego
świata, że tak powiem, że będzie. Mam nadzieję, że ogólnie będzie dużo osób, że z wieloma osobami się spotkamy, że będzie można sobie porozmawiać, pogadać, wypić dobrą kawkę z Knitted Coffee na przykład. Także dajcie znać, czy będziecie na tym jarmarku i czy się spotkamy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie porozmawiać. I tak, jestem mega podekscytowana, już się nie mogę doczekać tego dnia, ale jeszcze tydzień, także jeszcze troszeczkę do roboty. Na przykład ten Frankie Sweater, który właśnie chciałabym założyć na te targi włóczki w Krakowie. A jeżeli chodzi o plany, co ja bym tam chciała kupić, zobaczyć, to jeszcze tak nie mam do końca sprecyzowanych. Mniej więcej wiem, na jakie na stanowiska, to ja bym chciała po prostu sobie zobaczyć, co jest na każdym stanowisku. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale zobaczymy. Natomiast gdzieś tam sobie już myślę, że okej, na ten projekt mogłabym zobaczyć włóczkę, takie akcesorium powiedzmy mogłabym zobaczyć, na przykład guziki jakieś na sztuki, chyba studio ma być ta dziewczyna, nie pamiętam jak ona się nazywa, jakby jak ma na imię, ale ona ma przepiękne te guziki i właśnie chciałabym sobie u niej zobaczyć te guziki. Być może jeszcze gdzieś indziej, być może jakieś druty moje ukochane, Adinovel na przykład, kolejny rozmiar, być może. Wiem, że też ma być The Knitting Box, chciałabym sobie zobaczyć te boxy. Także jest tego trochę i mam nadzieję, że coś tam kupię, mam nadzieję, że też nie za dużo, bo jakiś tam budżet mam przygotowany, mam nadzieję, że go nie przekroczę, a wydaje mi się, że na takim wydarzeniu jest to bardzo proste. Okej, chyba o niczym nie zapomniałam i o wszystkim, o czym miałam Wam opowiedzieć, to opowiedziałam. Jeżeli chodzi jeszcze o Cal, o ten Cal Rigmorti, to niestety jak ja opublikuję, bo ja nagrywam teraz w sobotę, opublikuję ten film, mam nadzieję, jutro w niedzielę 21 i niestety tego 21 już nie będzie można dołączyć do Calu, ale tak jak Magda mówi, tam jest, jakby zachęca mnie, jakby spoko, fajnie, super, nie? Jakby do 20 można wziąć udział w tym Calu. Można się tam zapisać, tylko że tego jest tyle, że naprawdę osoby, które się teraz zapiszą, to ja je podziwiam, jeżeli one to wszystko jakby ogarną, sobie przeczytają, co tam jest w tym kalu. Ja bym nie dała rady. Ja już widzę na przykład, jak mam, nie wiem, kilkadziesiąt wiadomości, które nadeszły w ciągu jednego dnia i ja na przykład nie patrzyłam na bieżąco, to mnie to już przerasta. Także jeżeli ktoś dołącza i da radę to wszystko ogarnąć, to super, brawo. Także myślę, że to już będzie koniec tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zostawcie komentarze, dajcie znać, który projekt mam jako kolejny robić, bo nie mam pojęcia. Oczywiście zostawcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz do wejścia na mój profil na Instagramie. Jeżeli Wam się spodoba, to możecie też ze mną zostać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!